Dzień dobry pani, dzień dobry panie trenerze, Mateusz Rzepecki, Radio SK Szczecin. No to tak jak tradycja nakazuje, to na konferencjach poprosiłbym o stan kadry. Kogo ma pan do dyspozycji? Let's say finally it's starting to look better in the team. Więc oczywiście już ostatecznie teraz zespół wygląda coraz lepiej. Before the Cracovia game we still suffered with sickness. Przed meczem z Krakowią nadal borykaliśmy się z pewnymi urazami i chorobami. The youngsters, I don't know what they have done, but all of them were sick. Nie wiem, co się działo, ale wszyscy młodzicy byli chorzy, wszyscy byli chorzy. And also Benedikt Zek was not 100%. I Benedikt Zek też nie był w 100% formie. But as I started to answer this question, now it's starting to look better. Ale odpowiadając na pana pytanie, teraz już wszystko zaczyna wyglądać lepiej. So except Marcel and Lis, everyone is fit to play. Więc oprócz Marcela i oprócz Lisowskiego wszyscy już będą grali. Proszę na pytanko. Cztery punkty w poprzednim sezonie. Tak wyglądało starcie między Pogonią a Legią Warszawa. Czy to daje delikatną taką przewagę psychologiczną zarówno panu, jak i pana piłkarzom? Our mental status will not be, how should I say, it will not come about what happened last season. However, it will affect us in a positive way what we have done these two games, especially the game against Cracovia. Więc nasz stan psychiczny tak naprawdę nie będzie zależał od tego, co stało się w przeszłości, w zeszłym sezonie. Natomiast te dwa ostatnie mecze na pewno nas podbudowały, szczególnie z Cracovią. So the history will not help us about Legia game in the past, but for sure our confidence level, our believeness in ourselves will be higher because of the performance and the result against Cracovia. Więc ta historia z Legią tak naprawdę nie pomoże nam w tym kolejnym meczu, natomiast pozytywne nastawienie i wiara w nasze własne siły na pewno zostały podbudowane w ciągu tych ostatnich meczów, szczególnie z Krakową. And this is crucial because if we don't believe in ourselves, we have no chance. So we strongly believe in ourselves. We have good confidence and we know what to do and we know how to play football when we are at our top level. I to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy w siebie wierzyli, bo wiemy, jak grać w piłkę, jak na jak najwyższym poziomie i dopóki wierzymy w siebie, to będzie dobrze. And it will be for sure needed because Legia is in a very good streak and they look very good on the pitch. So it's a complete team, let's say. I na pewno będziemy tego pod tej wiary potrzebować, dlatego że Legia to jest doskonały zespół, bardzo dobrze prezentują się na boisku i na pewno dobrze się zaprezentują w tym meczu. So we need to be on our highest level in all moments of football, attacking, defense, transition, everything. We need to be good in all moments. Więc na każdym etapie gry musimy dać z siebie wszystko i grać na jak najwyższym poziomie, w ataku, w obronie, w tych wszystkich etapach przejściowych. Musimy dobrze grać. To jeszcze ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać o Frederika Lubesztada. No nie da się ukryć, że wprowadził dużo spokoju do środka pola, ale czy pan trener widzi jeszcze jakieś elementy, które mógłby poprawić? Może to elementy taktyczne? Bo raczej wątpię, żeby się już w takim wieku rozwijał technicznie. Yes, I said we haven't seen the best of him yet. Tak, ja już powiedziałem, że nie pokazał nam się jeszcze ze swojej najlepszej strony. But we have already seen a very high level. Ale już zobaczyliśmy bardzo wysoki poziom gry. He is a player that when I say about defense, offense, transition moments, off depth, he has all of it. So, and he has also the physical skills to adapt quick to the league. So I'm not worried about him. He needs a little bit more time, but as you saw against Cracovia and you know football for sure, you saw his level already.
No właśnie, ja się o niego nie martwię kompletnie, bo on sobie daje świetnie radę w tych elementach gry, jak już wspominałem, w obronie, w ataku. Ma bardzo dobre warunki fizyczne i na pewno dobrze dostosuje się do ligi. Potrzebuje tylko troszkę czasu, żeby nam się pokazać z jak najlepszej strony, ale już pewnie Państwo widzieli w meczu z Krakowią, jak się zaprezentował i znacie się dobrze na piłce, więc wiecie, że on ma świetne warunki. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy mamy kolejne pytanie do pana trenera? Jerzy, proszę bardzo. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. No, it's okay. Just 1000 euro here. It's okay. Yeah. We split. Okay. Mówił pan tutaj o meczu z Krakowią, więc pozwolę sobie takie pytanie zadać o tym poprzednim meczu. Czy taktyka... Ja odniosłem wrażenie, że Pogoń od samego początku bardzo wysoko podeszła do rywala, bardzo wysoki pressing, tak mi się wydaje, że to było wyjątkowo. Czy to było też spowodowane osłabieniem Krakowi w obronie, bo tam brakowało kilku piłkarzy i wiedzieliście, że ta formacja obrony może być w tym momencie, w tym dniu słabsza? No i... not at all. It's how we should look like. We want to press the opponents high always. It will not be possible, but we will always give it a try because this is our identity. To tak dokładnie do końca nie jest, absolutnie nie. My chcemy tak zawsze wyglądać w czasie meczu. Chcemy zawsze stosować taki bardzo wysoki, ekstremalny pressing i chcemy, żeby to była nasza tożsamość jako zespołu. But from the defense moment, I must say that we look better in the overall picture. Can you translate this? So we look better in the overall picture in defense. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Tam jeszcze do tej poprzedniej wypowiedzi dodam, że nie zawsze będzie możliwy ten wysoki pressing, oczywiście, ale w miarę możliwości tak chcemy w tym stylu grać. Jeżeli chodzi o obronę, to wydaje nam się, że globalnie wyglądamy już lepiej w tym obszarze obrony. For example, we are much better in duels. On the pitch we are better fighting, we have better work ethic without the ball. We are better to win the balls inside our team, and we are better to get back on faster when we lose the ball, and also what we call doskok situation to win the ball back, let's say. I radzimy sobie coraz lepiej w obronie, pracujemy o wiele lepiej na polu, potrafimy zdobywać piłki, bardzo dobrze nam idzie taka strategia, ta zwana z doskoku, rozgrywamy też piłki lepiej niż to robiliśmy poprzednio. Of course you got it all. No, but in the level of defense work, the level of defense quality is now satisfying, but it needs to keep on for sure. Więc poziom naszej obrony już jest teraz satysfakcjonujący, ale na pewno musimy jeszcze nad nim pracować. Poproszę, kolejne pytanie. To jeszcze, jeśli można, po tym sezonie jednym, który trener już jest w lidze, w polskiej lidze, na ile, jak trener to odbiera, na ile mecze z Legią i z Lechem są wyjątkowe dla Pogoni i dla jej kibiców? Trener czuje już to, nawet teraz na dzień przed meczem z Legią? Somehow yes. W pewien sposób tak. This is the games what coaches and players is waiting for. To są mecze, na które zespoły i trenerzy czekają. This is the hours on the pitch, off the pitch, in the gym, in the office, in the meetings, in the individual talk, in everything that goes on. This is what you wait for, these kind of games. Full stadium, a lot of support. So this is what we want. To jest to, nad czym my pracujemy cały czas w biurach, w administracji, na boisku, w szatni. Cały czas rozmawiamy w indywidualnych rozmowach, czekamy na ten zapełniony stadion. I to jest to, na co my wszyscy pracujemy cały czas i czekamy na takie mecze. Legia nie strzela w meczu mniej niż 2-3 bramki. Ligowe, pucharowych jeszcze więcej. Trener ma już, zna sposób, jak temu zapobiec jutro. Że Legia nie strzela... I Legia strzela w każdym meczu praktycznie najmniej 2 albo 3 gole. Jak zapobiec? Jak zapobiec temu?
So Legia usually scores 2 to 3 goals every game they play. Mm-hmm. Do you have an idea how to prevent this? Score one more. Że my im wbijemy o jednego więcej. A little bit more I can say about this, but as I said, Legia looks very good as a team, and they are both good in defense and offense. But what we have shown from Pogon's side last weeks, especially against Cracovia, we are ready to compete with them. Oczywiście Legia wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o defensywę i o atak. To jest bardzo dobry zespół, dobrze się prezentuje. Natomiast jak pokazaliśmy już tydzień temu w meczu z Krakowią, to jesteśmy na nich gotowi, żeby im stawić czoło. So let's say the timing for this game, if this game come 3 weeks ago, it would be very tough for us. But now I think we are in a different state, maybe. I gdyby ten mecz, do tego meczu doszło 3 tygodnie temu, to może byśmy nie byli na niego gotowi. Ale już teraz tak się złożyło w czasie, że po tej wygranej z Krakowią lepiej się czujemy. Okay. Dziękuję, poproszę. Kolejne pytanie, jeśli mamy pytanie do trenera. Jakub, proszę bardzo. Trenerze, chciałem się zapytać, co według pana przesądzi o tym, że jutro drużyna Pogoni wygra spotkanie z Legią? What do you think will be the factor that will decide of our win against Legia tomorrow? How good we play with the ball? To jak dobrze gramy w piłkę. This is the first thing, but it's rozgrywamy piłkę, przepraszam. To jest po pierwsze. This is the first thing, but not the last thing, because there is a lot. Like I said, it will demand everything from us. We need to be good in all moments of the game. Let's say. But for sure, we need to be good with the ball. We need to be good as Pogon. We need to be good in the identity of Pogon. We need to get the supporters with us when we play like Pogon. Then our chances is high. Więc przede wszystkim musimy dobrze rozgrywać piłkę w każdym elemencie gry, w każdym momencie tej gry, tego meczu. Musimy dobrze grać jako Pogoń i być świadomi naszej tożsamości i wygrać poparcie naszych kibiców i wtedy sobie poradzimy. Pozwolę się dopytać o Marcela Wędrychowskiego, bo ten chłopak już parę tygodni zmaga się z tym urazem. Jakie są rokowania, kiedy on może wrócić już do treningów, no i do grania w lidze? Marcel Wędrychowski, he's been struggling with an injury for a couple of weeks now. How is he doing? When is he going to be ready to go back? Yeah, unfortunately, I really miss him. I miss him on the pitch. I miss to see this young kid coming into the dressing room with a smile every morning. So I really hope we get him back very soon to the team, because at the moment he got injured, he was absolutely one of our crucial players to the difference on the pitch. Więc muszę powiedzieć, że bardzo nam go brakuje, mi go bardzo brakuje. Brakuje mi go na boisku i brakuje mi tego młodego chłopaka, który wchodzi z uśmiechem ogromnym na twarzy do szatni. Mamy nadzieję, że wróci do nas bardzo szybko, bo wtedy, kiedy ten uraz się, kiedy ta kontuzja się zdarzyła, to był jednym z naszych głównych graczy w obronie. Graczy robiących różnicę, tak było powiedziane. No, difference. Różnice, zrozumiałam. Okej, poproszę, kolejne pytanie. Panie trenerze, jak pan świętował sukces w Krakowie? No bo to mimo wszystko wygrać na wyjeździe 5-1 jest to coś specjalnego. How did you celebrate the win with Krakowie? Because winning 5-1 is a huge success. How did you celebrate it? Watching the players celebrate. Ja patrzyłem na zespół, jak się cieszy, jak świętuje. I'm still like, you probably noticed, a little bit balanced. I have not too high emotions and not too low emotions. But of course it was a massive win for us. However, I think still my work is to
get the team out of a tough moment we have been to, and I'm still in my brain that we are not really out of it yet. We need to work harder to get out of it, but I'm confident that we will when we do this kind of performance we did against Cracovia. Więc jak już Państwo zauważyliście, ja potrafię trzymać swoje emocje na wodzy. Jestem taką zrównoważoną osobą, nie popadam z ekstremum w ekstremum emocjonalne. I moim zadaniem teraz jest wyprowadzić zespół z tego impasu, w którym się znaleźliśmy kilka tygodni temu, z takiego ciężkiego położenia. I wydaje mi się, że jeszcze trochę musimy się z niego powyciągać. Jeszcze nam troszkę zostało tutaj pracy. Nadal ciągle intensywnie myślę, zastanawiam się, dlatego jeszcze nie jestem w takim nastroju do świętowania, ale jestem pewien, że nam się uda to wszystko przezwyciężyć i wyjść z tego do końca. Ben, it was very satisfying to see how much it meant to the players. Not just the win, but also how they felt about our playing, and I saw them celebrating like I've probably not seen before. I saw how much it meant for supporters, all the supporters that went there. So it was a big celebration after the game. After this, I celebrate to sit in a bus for a couple of hours, trying to sleep from Krakow to Stettin, and it's hard, let's say. Więc jeszcze raz, niemniej jednak to była ogromna wygrana i zauważyłem, jak dużo to znaczyło dla naszego zespołu, który się cieszył nie tylko wygraną, ale tym, w jakim stylu ta wygrana została osiągnięta, jak dobrze grali. Ta wygrana miała ogromne również znaczenie dla kibiców, ja też byłem tego świadomy, więc to była ogromna uroczystość, ogromna radość. Ja tak świętowałem, że próbowałem spać w autokarze w drodze z Krakowa do Szczecina. Trudno, nie udało mi się tak do końca tego osiągnąć, ale próbowałem w ten sposób trochę odpocząć, odreagować. Panie trenerze, zakładamy chyba tutaj wszyscy, że Pogoń wystąpi w składzie, w którym rozpoczynała mecze z Koroną i z Krakowią. Ale mam takie pytanie, czy pan, nie wiem, zastanawia się nad jednym nazwiskiem, może dwoma, czy jednak będzie ta sama jedenastka? That's correct. Let's say that there is some maximum two, but maybe one that I think has end up in a situation that he really not deserve sitting on the bench. So this is what happens when you start winning. Some players is not in at this moment, and then you keep on going. But there is some players that can't be out too long from the team because it's high quality players. So this is something I think about, not too much, but still it's something that me as a coach needs to think about a bit, yes. Tak, no, tak, zgadza się. Zastanawiam się może nad dwoma, maksymalnie nad dwoma, może nad jednym takim nazwiskiem. I tak to właśnie się dzieje, jak zaczynamy wygrywać, że nie wszyscy są włączeni w grę. Są tacy gracze, którzy nie zasługują na to, żeby być na ławce, siedzieć na ławce. No ale zastanawiam się jeszcze. Chodzi o takich graczy, którzy są graczami bardzo wysokiej klasy i których chcę włączyć, no ale muszę tutaj pewne decyzje podejmować. Dziękuję. Poproszę kolejne pytania. Jakub już zakończył, więc czy mamy jeszcze kolejne pytania do trenera? Panie trenerze, to jeżeli pozwolę sobie troszeczkę podrążyć temat tego składu, czy jednym z tych zawodników, nad którym pan się bardziej zastanawia, może być na przykład Kacper Smoliński, bo ma bardzo udany powrót po długim rozbracie, po tej kontuzji. A wchodzi z ławki z Koroną, gra dobrze, spełnia swoje zadania. Z Krakowią bramka i też bardzo dobry występ. Czy gdzieś tam chodzi panu po głowie, że może dać mu tą szansę już teraz od pierwszej minuty, czy ten większy wymiar czasowy na boisku w drugiej połowie? We go back, because I haven't touched this. There was two debut in this game. It was Stashu and it was Olaf that did debut in the game against Cracovia. And it's just to touch it a bit. Stashu has been working so hard to get back from
tough injuries. Olaf is academy player from Pogon, so both of them really deserve this. The club really deserve this, and this makes me happy because when we transfer Wengowski, at the same time Marcel went out injured, so it's a little bit tricky with young player into the team now. Jeszcze chciałem wrócić do tego tematu, tych dwóch debiutów, które mieliśmy, bo mieliśmy Stasia, który powrócił do nas po bardzo ciężkich urazach i bardzo dobrze sobie radzi. I Olafa, który jest graczem z Akademii Pogoni i klub jest z niego dumny, wszyscy jesteśmy z niego bardzo dumni. I potem jak po transferze Łęgowskiego i również po tym, jak Marcel doznał kontuzji, to jest taki dobry moment, też duże wyzwanie dla tych młodych zawodników, żeby weszli do zespołu. To get into Smoliński, he's always doing his work. He's a little bit more ahead from his injury time than Stasiu is. It's 2 months maybe in between them. But he needs a little bit more time to compete about the lineup from the beginning. He's in a good mood to get into the pitch and give us energy from this moment, let's say. And you saw it in the game where it was all the subs was included in the fifth goal, for example. So it's great to have this kind of energy to come from the bench. Yeah, he's 2 months ahead. Yeah, exactly. I teraz, jeżeli chodzi o Kacpra Smolińskiego, to on jest trochę do przodu, jeżeli chodzi o wychodzenie z tego urazu w porównaniu z compared to Marcel. Olaf. Tu Stasiu. Stasiu. W porównaniu ze Stasiem, więc troszeczkę go wyprzedza w tej rekonwalescencji i dalej nadal potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby dojść do 100% formy, ale jak widzieliśmy, radzi sobie bardzo dobrze, ma świetną energię, jest w bardzo dobrym nastroju przy wejściu na boisko i dodaje nam tej energii i dodaje nam tej dynamiki gry i widzieliśmy to wszystko w tym piątym golu, jak to wyglądało, także bardzo dobrze sobie radzi, jednak potrzebuje troszeczkę jeszcze czasu, żeby dojść do siebie całkowicie. Jeżeli mogę, to Pogoń grała swój mecz z Krakowią w sobotę, Legia w niedzielę z Górnikiem Zabrze. Czy to daje maleńki plusik dla Pogoni, czy Legia dysponuje tak mocną kadrą, że ten jeden dzień różnicy i ilość rozegranych dotychczas spotkań przez Legię, bo trochę więcej ma spotkań rozegranych zespół ze stolicy niż Pogoń, jakąś przewagę, czy tutaj nie ma w ogóle żadnego tematu? If it was we play Sunday, then I would say no, it's no. But when it is like this, what we play Saturday and they Sunday, then we have advantage. Gdyby to było odwrotnie, to bym powiedział, że nie, że gdybyśmy to my grali w niedzielę, ale jak to teraz tak wygląda, że oni grali w niedzielę, my w sobotę, to tak, mamy przewagę. You never know this, but for sure we feel 100% recover after the game against Cracovia and we are ready for tomorrow and this is what we can control, how Legia has played and how they have rotated their lineup. It's not for us to think too much about. My na pewno doszliśmy już do siebie po meczu z Krakowiem, jesteśmy całkowicie wypoczęci w 100%, jesteśmy gotowi na ten mecz jutro. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robi Legia, jaką formację wystawi, jak to wszystko poustawia u siebie, to nie mamy nad tym żadnej kontroli i lepiej się nad tym nie zastanawiać, tylko skupiamy się na tym, co my mamy pod kontrolą. A czy pan trener spodziewa się meczu takiego otwartego z obu stron, czy ze względu na wzajemny szacunek i docenienie klasy obu drużyn, to raczej będzie takie spotkanie zamknięte i czyhanie na jakiś jeden błąd, który może rozstrzygnąć o losach rywalizacji? It's always hard to guess, but should I guess, I would say it will be quite open game. Both team wants to attack, both teams likes to have the ball. I think it will be a battle about the ball. And both team has high quality players in the team, especially in the offensive part of the game. So
I would be surprised if it's too locked as a game. Więc trudno jest zgadnąć, ale gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że to będzie otwarty mecz. Oba zespoły są gotowe, nastawione na atak i na posiadanie piłki, więc na pewno będą się biło tą piłkę bardzo mocno. Oba zespoły mają wysokiej klasy graczy, szczególnie w ofensywie. No i wydaje mi się, że to nie będzie taka gra zamknięta, raczej otwarta. Czy już zespół zakończył świętowanie po meczu z Krakowią, już jest skupiony na Legii, już tylko i wyłącznie liczą się trzy punkty w starciu z zespołem z Warszawy? Yeah, we celebrate a little bit more the Corona win, honestly, because it was long time ago, so we stayed in the mood of winners a little bit more time than normal. But from Cracovia we turn our heads quite fast to this game, because it's also a big game coming up, and we really have been waiting for this day. So it's for us, it was the Cracovia game was case closed very early. Tak naprawdę to o wiele bardziej świętowaliśmy tą wygraną z Koroną, bo to było dawniej, już trochę dawno temu, więc dłużej pozostaliśmy w takim tym nastawieniu wygrywającego. Natomiast po meczu z Krakowią bardzo szybko zwróciliśmy się już w stronę meczu z Legią, bo na ten mecz długo czekaliśmy. Jesteśmy na niego gotowi i już chcemy go rozegrać. Także cieszyliśmy się z Krakowią, ale już jesteśmy gotowi na kolejny mecz. A czy żeby wygrać z Legią, trzeba będzie zagrać jeszcze lepiej niż z Krakowią? So to win with Legia, do we need to play better than with Krakowia? I guess yes. Wydaje mi się, że tak. I have big respect for Krakowia, but and I think we did a very good game. But I still think we have some more levels in the team, and I think we need to bring it on to the pitch tomorrow to take all three points. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że mam ogromny szacunek do zespołu Krakowi, ale wydaje mi się, że my jeszcze mamy coś w zanadrzu i mamy kilka trików do pokazania. Także musimy je wszystkie wyprowadzić na boisko i dać z siebie wszystko jutro. And there is moments to do this also, because it's a quite new team still, Pogon. We need time. I've said that we will be better and better, and for this, I think we will also. I to jest taki dobry moment na pokazanie się z jak najlepszej strony, bo jesteśmy nadal bardzo młodym zespołem jako Pogoń i będziemy coraz lepsi i coraz będziemy mieli szansę na pokazanie się z coraz to lepszej strony. Może szkoda, że ten wirus został już wyleczony, bo z tym wirusem Pogoń w Krakowie rozegrała dotychczas najlepszy mecz. Yeah, but I'm quite happy to have the young trio back from sickness. So the virus probably took us more against Lubin away when it started. It doesn't look good, and I think we can relate it to sickness in the squad when it has been better and better, but I don't want any of the players to be sick for sure. Lublin. Yeah, it was long time. Tak, ale to nie było dobre doświadczenie. Tam zapłaciliśmy cenę za tego wirusa w Lublinie właśnie i no ciężko patrzeć na to, jak młodzi wracają po chorobie do treningów, więc już żebyśmy to przeszli, mieli to wszystko za sobą, żebyśmy poszli do przodu.